pojawił się ostatnio. Mam wrażenie, że jednak troszeczkę może zniknąłeś. Czy to jest związane? Nie zniknąłeś w ogóle. Nie. Mam na myśli, że jest po prostu ciebie mniej. Był taki moment, kiedy nawet 8 lat temu, kiedy odbierałeś Różę Gali poprzednio, wtedy był taki moment, kiedy naprawdę Borys Szyc był wszędzie, w teatrze, w filmie. Wiele się działo. Nadal się oczywiście dzieje wiele, być może nawet jest to być może nawet bardziej ambitny repertuar, ale jednak tych aktywności być może jest trochę mniej, albo ostatnio było mniej. Czy to może mieć związek z tym, że ty się przez jakiś czas borykałeś z tym alkoholizmem? To, że się borykałem z alkoholizmem, jak to ładnie określiłaś, to wiesz, odbyło się mniej więcej 4 lata temu. I to ja nie sądzę, że ja wtedy zniknąłem. Myślę, że raczej porobiłem różne parę rzeczy, na które dzisiaj bym się nie zdecydował. Natomiast od 4 lat jestem po terapii, jestem trzeźwy i to, co się dzieje też zawodowo u mnie, niezwykle sobie cenię i cieszę się z tego. Także ja nie mam poczucia, że zniknąłem, bo strasznie dużo pracuję i czuję się mocno zapracowany, ale jeżeli ty masz takie uczucie, to mnie to cieszy, bo lepszy jest niedosyt niż przesyt.